dotarłem. Od dziś to będzie moje miejsce na ziemi. Podróż tutaj była przyjemna i ucząca. Pozwólcie, że opowiem wam, jak to wyglądało. Wiecie, jakie było moje wrażenie, kiedy tu pierwszy raz się pojawiłem? To miejsce jest naprawdę, naprawdę ogromne. W magazynie razem ze mną czekało na swoje zamówienie 9000 różnych rodzajów upominków. Rodzajów! Ile sztuk łącznie? Sam nie wiem, ale mówili mi, że są w stanie zrealizować każde zamówienie. Sama hala znakowania to jest prawdziwe serce firmy. Tam dzieją się cuda. Zresztą sami zobaczycie. Wiecie, co to jest? Tak, koszulki w moim rozmiarze. Jedna z nich będzie dla mnie. Najpierw tylko ta pani zrobi na niej nadruk. To się nazywa sublimacja. Wiem, bo widziałem tabliczkę z takim napisem. Zanim mi założono koszulkę, inna miła pani sprawdziła, czy mój nadruk wyszedł prawidłowo. Powiem wam szczerze, jest piękny. Tej pani chyba też się podobał, bo oglądała uważnie po kolei wszystkie koszulki. Znakowanie jest bardzo ważne. Dzięki temu poznałem swoją tożsamość i stałem się unikatowy. W Axpol poznałem też innych. Każdy był inny. Każdy miał inne znakowanie. Nie tylko wyglądało inaczej, ale też było zrobione w inny sposób. Na przykład taka butelka na wodę. Zanim została oznakowana, też była uważnie oglądana z każdej strony. Dostała piękny nadruk UV-360. Wspominała mi, że trochę nią zakręciło, ale jak to butelka? Musi być zakręcona. Jak o kręceniu mowa? To od razu przypomina mi się zestaw wkrętaków. Każdy z nich chciał mieć swoje własne logo, a dostali wspólne na pudełku. Od tamtej pory zdecydowanie lepiej się dogadują ze sobą. Może rozkręcą razem jakiś biznes? Pewnie by im pomógł z jego rozwinięciem powerbank. Ten to się zna na biznesie. Ma gość moc. Ogólnie to twardziel z niego. I znakowali go inaczej niż pozostałych. Grawerem mówił, że strasznie go to łaskotało. Podziwiam go za to. Wydawałoby się, że ci dwaj powinni być nierozłączni. Ale kabel do ładowania woli chodzić swoimi ścieżkami. Nie wiem, może jest między nimi jakieś napięcie? Widzieliście tę plakietkę? Ta technika nazywa się doming. Nie wiem, czy ma to coś wspólnego z domem, ale na pewno kabel do ładowania znajdzie swój dom. Jak my wszyscy, chce do kogoś należeć. Mówiłem, że tu się dużo dzieje, a już całkiem tłoczno zrobiło się u notatników. Przyszło naprawdę duże zamówienie. Nawet brygadzista pomaga dziś tłoczyć. Notatniki trafią do klienta. Ten rozda je różnym ludziom. Notatniki będą pamiętać wszystko to, co ludzie w nich zapiszą. A ludzie zapamiętają logo, które będzie na nich wytłoczone. To się nazywa symbioza. Ach, no i jeszcze parasole. Wykapane, jak jeden od drugiego. Nie odróżnisz ich od siebie. Twierdzą, że mają 10 tysięcy braci o bliźniaczym wyglądzie. Parasole zostały oznakowane sitodrukiem. Farba przecieka tam przez oczka w specjalnym sicie i zostawia logo na powierzchni materiału. Sam parasol na szczęście nie przecieknie. Widziałem też torbę na termotransferze i ołówek podczas nadruku UV. Ale terminy gonią. A zamówienia muszą dotrzeć na czas, więc zapakowali mnie szybciej, niż zdążyłem się zorientować. To tylko kilka gadżetów z oferty Axpol. Żałuję, że nie poznałem reszty. Kiedy opuszczałem zakład, miałem jednak co innego w głowie. Byłem bardzo podekscytowany tym, że niedługo trafię do swojego właściciela i trochę obawiałem się, czy transport nie będzie trwał zbyt długo. Na szczęście podróż trwała krótko. A ja dostałem bardzo wygodne pudełko.
Zastanawiałem się jeszcze, jak to wszystko jest w ogóle możliwe, że taka ilość produktów, tyle metod znakowania, wszystko pod jednym dachem. W magazynie Parasol mi wszystko wyjaśnił. On zawsze jest wysoko, to więcej wie. Otóż w biurze pracuje szereg handlowców, którzy utrzymują bliskie relacje z klientami. Często przez wiele lat. A ponieważ nigdy nikogo nie zawiedli, to tych klientów wciąż przybywa i przybywa. Teraz już znacie całą moją historię. Prawda, że było ciekawie? A jak układa się innym? Tego nie wiem. Każde poszło w swoją stronę. Ale jednego jestem pewien. Wszyscy będziemy długo użytkowani i wszyscy dumnie będziemy nosić znakowanie wykonane przez Axpol.